cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu z Ulizańcem. I na samym początku wzięła mnie taka rozkmina, że bardzo, bardzo chciałabym mieć zawsze piękną fryzurę, jak te dziewczyny pokazują. Natomiast nigdy mi nie wychodzi, ponieważ zamiast robić kucyka, którego mogłabym robić pół godziny i wyglądałby pięknie, robię Ulizańca. I wyglądam tak, co jest smutne, ale prawdziwe. Jestem ciekawa, czy wy robicie te piękne kucyki, jak pokazują krok po kroku na Instagramie, czy jednak pierdzielniecie sobie tak po prostu gumką, nic tam nie obracacie, nic tam słówek nie wpinacie, nic tam gumek nie ma, żadnych dodatkowych spinek i tak dalej, więc nie mam czasu ani chęci. Dobra, ale nie o tym. Kolejną rozkminę mam dzisiaj. Kolejną rozkminę mam dzisiaj, ponieważ stwierdziłam, że brakuje mi w domu szaf, szafek i komód. Co robisz dalej? Dlaczego? Dlatego, że mnóstwo rzeczy mam na widoku, a nie chcę, aby na widoku były. I to mnie strasznie irytuje, chciałabym to zmienić, natomiast jeszcze nie wiem za bardzo jak. Ponieważ nie mam do końca pomysłu. Przyszła mi paczka, jedna. I jest to apteka Gemini. Pozamawiałam wszystkie rzeczy dla Bobo. Wiecie, takie apteczne, aptekowe i tak dalej. I dotarła mi jeszcze jedna paczka z Estée Lauder, ponieważ robiłam zamówienie jakiś czas temu. I dzisiaj dotarło w ogóle. Jeszcze specjalnie zawsze pytam kuriera, czy można u niego płacić blikiem bądź kartą? Zawsze mi odpowiadają tak, Estée Lauder nie można. Także informuję was po prostu. Ale zajmiemy się odpakowaniem tej paczki dla naszej małej Bobolandii. W tej paczce jest więcej innych paczek. To się zdziwiłam, patrzcie. Ale będę miała kartoników. Szok. Nie wiem w ogóle co to jest, dlaczego to jest osobno. I tym sposobem mam dwa wielkie kartony. Nie wiem dlaczego to się tak wydarzyło. Może gdzieś coś przesyłali. Natomiast przyszła paczka szybko. Będzie do pakowania ubrań z Vinted. A! Będę robiła wyprzedaż na Vinted, więc od razu was zapraszam, żebyście obserwowali profil. Nie dodaję tego na Instagramie, kiedyś robiłam wyprzedaże na Instagramie, natomiast teraz stwierdziłam, nie mogę pazurem sobie z tym poradzić. Natomiast teraz stwierdziłam, że lepszą opcją, alternatywą dla mnie jest po prostu wystawianie tego na Vinted, ponieważ na Instagramie potem dostaję tyle wiadomości, to wszystko się mi tam miesza, muszę nad tym siedzieć i tak dalej, potem rezerwować, potem ktoś jest niezadowolony, bo mu nie odpisałam, bo nie zdążyłam, albo podbił wiadomość, a ja odpisuję od najstarszych. Na Vinted jest łatwiej. Kiedyś robiłam to na Allegro, ale Vinted ma przekierowanie do paczkomatu, więc to mi gra. Tak, nie mam nożyczek. Wszystkie nożyczki mi mąż pozabierał. Nie wiem. U nas to jest, mamy dom magicznych nożyczek. Po prostu wiecznie. No do góry nogami, zobaczcie. Ta paczka ewidentnie mi nie idzie, to otwórzmy sobie kremy. W ogóle zamówiłam jakiś czas temu podkłady ze Estée Lauder. Super, jestem nimi zachwycona. Dotarła mi próbka kremu. Krem drogi jak skurdybel, bo każdy tam krem jest drogi jak skurdybel. Natomiast buzia po nim jest idealna. Idealny pod podkład i stwierdziłam, że kurde, warto mówić. Mój mąż dzisiaj, jak zadzwonił kurier i powiedział ile za tą paczkę, wyszło tam chyba 400 zł, to mówi za co? Za co? Okej, opłacało się wydać 400 zł. Co tutaj mam w tej kosmetyczce? Mini krem! Dwa mini kremy! I? Ja! Jakbym w Totka wygrała! Tusz! A tusz to chciałam! A nie! Słuchajcie, bo kupiłam sobie taki mini tusz. Wszyscy tam na Estée Lauder mówili, jaki to jest cudowny tusz. Więc sobie stwierdziłam i dostałam próbkę taką samą. No to po co było kupować tusz, jak dostałam i takiego próbkę? Zoom Pentose Extreme. Patrzcie, ten sam! Jaka jazda, nie? Boże, żeby się sprawdził. To se kupiłam, a w próbce dostałam mini za 50 zł. Ja pierdziele, jakie tutaj prezenty dają, ty! Ja! Patrz, jeszcze takie coś! I takie coś! Nie kupowałam tego, dostałam to. Patrzcie, jaki to tam prezent! Jestem w szoku! Popatrzcie, kochani, kupiłam sobie tusz. No. Wiedziałam, że to dostanę gratis, ale myślałam, że dostanę po prostu takie sasetecki gratis. Ja dostałam drugi. Taki sam tusz. Znaczy nie taki sam, pisze, że taki sam, ale nie taki sam. I patrz, jeszcze to dostałam, jeszcze to dostałam, jeszcze to dostałam. A jak byłam ostatnio, to sobie to sama kupiłam, a teraz dostałam. Zresztą dostałeś? No! I jeszcze to. Czemu? Nie wiem, nie wiem. To coś nie wierzę w te gratisy. Pokaż paragon. Nie. Czekaj, bo tu jeszcze krem miał być. Ej, gdzie jest krem? Nie. Zobaczcie, że będzie mieć twarzyczki jak pupcie niemowlaczka. Nie wierzę w te gratisy. Ja też. Ty też? Czy jednak to kupiłam? Otworzyłam. A miałaś mieć kremy do ciała, gdzie one są? No to tu. Co? Ja myślałem, że tylko... I to kosztowało 400 zł? Nie no, jeszcze to... To, znaczy to gratis, ale to... Serio, ten kremik kosztował 400 zł? Nie no, dwa, trzy, cztery rzeczy!
Biznes życia, kochanie, 20% gratis. To ale co kosztowało pierwszy... to 600 zł? No pewnie tak, skoro 20. Chociaż z procentów wynikałoby, że miałabym dostać 50% gratis. Nieważne. Chodź, idziemy rozpakowywać inną paczkę. Chodź ze mną, chodź. Patrz, rzeczy dla Bobo. Jej! Jej! Trzeba odwrócić męża uwagę, zawsze tak się robi. Popatrz, dwie mi spakowali w jednej, hej! Będziesz ze mną otwierała paczkę? Tu nic dla ciebie nie ma. Tyle rąk to pakowało, że psiusze nie muszą, wariują. Dobra dziewczyny, otwieramy to. Wyciągamy to, Alitos. No co, jak to wyciągniemy? To dziecko będzie miało więcej rzeczy niż ja. A prawda jest taka, że jak ja ci nie kupię, to sobie sam nie kupisz. Ja mam tak mało rzeczy, bo ja nic nie mam. A wyciąg go, żeby sobie gacie kupił. O, duże to! Co to jest? Na smoczek, taki dings. Dobra, po kolei. Tu mamy chusteczki dodupkowe. Tu są jakieś inne chusteczki, takie na bazie wody, że niby na sam początek, żeby takie były, wiesz, delikatne. Tu są chusteczki dla mamy, do szpitala. Do szpitala. Dlaczego to tak trzeba mówić, no nie? Nikt nie chce chodzić do szpitala. Nigdy nie chce chodzić do szpitala, a tu przy ciąży, wiesz na co się piszesz od razu. Szczotka do włosów z grzebiekiem. Kiecie z miękka. Z łosia naturalnego, więc gra. To panienki, tak, patyczki, ale wzięłam niezwykłe patyczki, tylko eko. Bo nam takie kupuje i Bobo też takie będzie miało. I to są patyczki, które mają bawełnianą górę i kartonowe spody. Nie plastikowe. Takie wybierajcie. Zapłaćcie to 50 groszy więcej i zróbcie coś dobrego dla planety. Zasypka i to jest z tego samego, bo wszyscy mi to polecali. Miałam inne wybrane, ale każdy powiedział mi, że Alantan będzie lepszy. I gdzieś powinny być smoczki. Tu były. Gdzie? No, przed chwilą je widziałem. Tam masz przecież ręce. O! Aha! Aha. Smoczki, popatrz dalej, nie? Smoczki. Z psiuszami wzięłaś smoczki? No, popatrz, jaka szczęśliwa. Przecież nie mały ten smoczek. Nie z psiuszem, to jest miś. No to taka łapa jakby psiusza. Pieluchy? Tak, zwykłe, a właściwie otworzymy je, bo one mają różną gramaturę. Można wziąć cieńsze i grubsze. Wzięłam te grubsze. Grubsze, to nie wiem, jak wyglądają cieńsze. Będą super do jakichś przetworów. No, do przecedzenia na przykład sera, bo my często robimy ser do przecedzenia. Nie bić się! To tyle się chodzi o swoją sterylność i używania specjalnych tych. No, będzie używać specjalnych chusteczek, które nic nie mają w sobie, ale będzie walić pieluchą psy. No i nożyczki, tak? Tak. No to... Pilniczek do paznokci? No, ale... Nie, dla dziecka? No jakby był zadzior jakiś czy coś. Co ty gadasz w życiu? Ale jestem ciekawa, czy będziemy używać nożyczek czy szczypczyków tych takich? No chyba szczypczyków. Do dziecka to chyba szczypczyki. Szybciej, nie? No. Samo się odparło. Złamała pudełko. O, jak smoczuś. Kochani, nie myślałam, że będziemy kiedyś kupować smocz. Aj, one mają same... Ciekawe, czy to, wiesz... Ale fajne. Że zamknięcie. No, niepotrzebne ci jest to. No. Chociaż na 100% zgubimy. To wygląda, wiesz, jak woreczki na kupę do psa. Nie, już widzę. To chyba było dobre. Wszyscy się uspokajają. No, dokładnie. Ty wystarczy, że dotkniesz. A ja od razu, patrz, nie wiem, dlaczego tak wszyscy mają. No jak papież, jesteś jak papież, ci powiem. To podobno zastępuje wszystko. Tym można czyścić oczy, uszy, nos, wszystko. Dobra, ja uważam, że teraz idziemy zmierzyć te klamki do komody i chciałabym je na Allegro zamówić, te skórzane. 16? 16. Czyli 16. A, jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Musimy wziąć, brakuje nam takiej czapeczki, ale wiązanej pod szyją, rękawiczek i rajstopek z takich ubrankowych rzeczy. I te, które mamy, to musimy wszystkie podzielić. Wszyscy chodzą po tych ubrankach. Prawo mnie. O, matka no. Roku. Musimy je, wiesz, podzielić między sobą i podzielić na rozmiary, żeby sobie już posprawdzać, co mamy i czy wszystko mamy. Tych 56 i 62. Ja od razu znowu powiedziałam, jak wybieram 50 i 56, to mi powiedzieli, że 62, 50 nie. Jak teraz wybieram 56 i 62, no nie, to mi powiedzieli 52, nie. Dziecko mi rośnie, a jeszcze się nie urodziło. Ja nie wiem już. Każdy inaczej.
każdy inaczej. No, każde dziecko jest inne, no ale tego już nikt nie bierze pod uwagę. Może akurat będzie mieć małe, Bobo. Może. 16, chodź, idziemy zamówić. Znalazłam te uchwyty na Allegro, ale tylko na 16 cm. Na Leroy również je znalazłam i są na 18 cm, czyli o wiele większe, ale cena jest horrendalna. Nie wiem, czy tu za dwa uchwyty, czy za jeden, ale w Bielsku nie ma w ogóle sztuk, trzeba będzie zamawiać i tak dalej, bo myślałam, że weźmiemy i sobie sprawdzimy, jak to będzie, wiecie, wyglądać wielkościowo. Boję się, że 16 mogą być trochę za krótkie i ciężko się będzie chwytać. A tymczasem Krzyś zabrał się za obiad. Kocham tą dietę, po prostu kocham tą dietę, bo nie muszę nic zrobić. Już ostatnio mój mąż powiedział, że czy pamiętam, kiedy ostatni raz gotowałam? No bo to możesz zapomnieć. Ale to mi świetnie idzie, kochanie. Cieszę się, że ci zawsze smakuje. Bardzo miłe. Spadnie orzech. Także nic nie musisz robić. Musisz tu ze mną być i patrzeć. Patać. I mówić mi, a to nie powinno być tak? Tak. Co dzisiaj serwujesz, kochanie? Dzisiaj, kochanie, mam propozycję dla ciebie albo szaszłyczka. No nie? Szaszłyczek już brzmi dobrze. Szaszłyczka z mięsem wcześniej zapanierowanym, całą noc był w lodówce. Szaszłyczka z cebulką białą bądź z cebulką czerwoną. Aha, takie szaleństwo. A tak właściwie to robię mieszankę, więc dostaniesz oba dania naraz. No super. Uwielbiam cebulę w szaszłykach. Wiesz, jak jestem hojny. Wczoraj co ja robiłem? Wczoraj nie obrabiałem żadnego filmu. Nic wczoraj nie obrabiałem. Cały dzień chodziłem, robiłem różne rzeczy, ale ani jednego filmu jakie wczoraj nie robiłem. Jakie rzeczy robiłeś wczoraj? Kochanie, nie wnikaj. Ja nagrywałam wczoraj dwa filmy, jeden z nich obrobiłam. A bo ty skończyłeś wcześniej niż ja. Tak, ja skończyłem wcześniej, bo ja skończyłem o 3, a ty dopiero o 6. O 8. Okay. Najważniejsze, kochanie, to jest organizacja pracy. Trzeba sobie wszystko dobrze zaplanować, żeby później nie siedzieć nocami. Albo robić mniej, jak Krzysiu. Tak to jest, tak to jest. Zwolnione tempo. Mój mąż próbuje zwolnione tempo. Ciekawsza była twoja mina niż to samo zwolnione tempo. Zrobiliśmy wczoraj bardzo dużo. Będzie nowy vlog. W przyszłym tygodniu nawet będzie film. No, w przyszłym tygodniu będzie tydzień vlogów kolejny. Kolejny tydzień vlogów będzie w przyszłym tygodniu. No, bo ja dwa tygodnie z rzędu? Tak. Czy wy to słyszycie? Dwa tygodnie z rzędu będą vlogi. No my jesteśmy jak Hotel Paradise. Tylko, że w tym tygodniu nie będzie w sobotę, od razu mówię. W sobotę. Nie, bo w sobotę to nie będziemy robić. Ty jesteś głupi! A ile ty masz głów? Nie rozumiesz? Nie. To jeszcze ci tam chwilę. To się, takie coś nazywa się baby brain, kiedy Martusia troszeczkę dłużej myśli. To jest wtedy, kiedy macie w brzuszku dziecko i wasz mózg jest troszeczkę podzielony na dwie postacie. Później po porodzie to się ma niby zmienić z powrotem i znowu moja żona będzie inteligentniejsza od męża. Póki co to ja wiodę prym i jestem zajebisty. A ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie damy tego, nie damy tego. Niektóre rozmowy nasze nie są do publikacji. Nie. Ale było śmiesznie, możecie nam wierzyć na słowo. Tak wiele nie możemy opublikować, tak wiele. Jezus, tak wiele. Tak wiele o nas nie wiecie. Szczególnie o tej głupocie. A to wytnij, to wytnij. To wytnij to. Co? No właśnie tego. Co byś tym przejmował, kochanie? To wszystko ścięgienko się, wytnij. Wszystko się wytopi. Też tak mówiliśmy o naszych spyrkach na brzuchu, jak lato przyjdzie. To wszystko się wytopi. Co się wytopiło? Nic się nie wytopiło. Nic się nie chce wytapiać. Właśnie ostateczne przypiekanie przed nami. A ja chciałam, że jakieś te dawałeś. Pieczarki. Czemu nie rzuciłeś pieczarek? Rzuciłem. A rzuciłeś dużo? Nie, troszkę. Dużo. To już za późno. Dużo. Dam ci wszystkie. Sobie wezmę jedno na spróbowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie starczy ci? Mało. A ja chciałam dużo. Bo jak się z tobą podzielę, to dostanę cztery. Nawet jest nie po żyście. Dlatego, że dla ciebie jest przewidziana jedna więcej. Młody, słyszałeś? Tata przewidział tylko dla ciebie jedną pieczarkę. Ty będę. Ja już zjadłem. Martusia jeszcze kończy. Choć mówi, że już nie wciśnie, to myślę, że jeszcze tą pieczarkę wciśnie, bo przed chwilą spadła jej jedna pieczarka na podłogę i biegała za nią po całym domu, mówiąc, że nikomu nie odda pieczarki. Nie, bo pies by mi ją zjadł. Miałaś ochotę na pieczarkę, co? Ale wyszło bardzo dobre. O, mam jeszcze jedną pieczarkę! Skąd ona się wzięła? Nie widziałam jej. Mały prezent. Ui, kto mi ją podrzucił? Martusia musi dokończyć film, ja mam jakiś tam teledysk ogarnąć. Nie robię sama.
Nie jestem tu. Wszyscy tu jesteśmy. Tak jak nie lubisz jeść sama, to proszę. Ale nie lubię, jak ktoś mnie obserwuje. Ale oni na ciebie nie patrzą, oni też jedzą. Na pewno ktoś teraz je. Zawsze ktoś je, oglądając YouTube. Zawsze. To jest jak oglądanie kuchennych rewolucji. Nie oglądać, nie przegryzając czego. No musisz coś zjeść, bo zawsze wtedy robisz się mega głodny. Przynajmniej ja tak mam. Nie, nieważne ile razy. To znowu gubię pieczarkę. Sweet.